Zdolności wystarczą do tego, by uzupełnić samoloty F-16, bo jeżeli wyślemy Su-22 do zadań, do których ona się jeszcze nadaje, no to mamy do dyspozycji samoloty F-16, które wykonują zupełnie inne zadania. I to jest właśnie to, co mówiłem, głośno już jest. Ten samolot, ponieważ ten samolot jest o zmiennej geometrii skrzydła. Przy starcie skrzydła były ustawione do kąta 30 stopni, zaś w tej chwili pilot prezentuje kąt skrzydła 63 stopnie, czyli maksymalny, jaki można. Po co i dlaczego taka cecha istnieje tego samolotu? Otóż w owym okresie nie znano jeszcze pojęcia i nie znano układu aerodynamicznego zwanego obecnie skrzydłem pasmowym, czyli tak jak ma F-16 czy MiG-29, a potrzebowali samolotu szybkiego, a zarazem samolotu na tyle powolnego, żeby lądowanie było bezpieczne. Jeżeli mówimy powolne, to mam na myśli tutaj prędkość 320-340 km na godzinę. To jest mała prędkość dla tego samolotu. Przy takim skrzydle bądź też do bombardowania z lotu nurkowego. Su-22 w ten sposób działa nad polem walki. Jeżeli Państwo się przyjrzycie teraz, to zauważycie, że kąt skosu zmienił się o pewną wartość. Dokładnie w tej chwili wynosi 45 stopni. Przy takim kącie skosu skrzydła jest najlepsza manewrowość tego samolotu. Zaś przy maksymalnym kącie skosu skrzydła jest największa prędkość, jaką ten samolot może uzyskać. Drodzy Państwo, Amelka Wejmowska jest tutaj przy strefie VIP-owskiej. Strefa VIP-owska jest przy Straży Pożarnej. Jeżeli Państwo zobaczycie wysięgnik Straży Pożarnej, to możecie tutaj podejść. Jeszcze raz, Amelka. Amelka Wejmowska. Wejmowska czeka tutaj przy moim stanowisku, przy strefie VIP-owskiej, przy dźwigu Straży Pożarnej, czeka na rodziców bądź też opiekunów. Wersję najnowocześniejszą, wyposażoną, jak wtedy mówiono, w maszynę cyfrową. Drodzy Państwo, zwróćcie uwagę teraz na ten element lotu. Jest to minimalna prędkość, którą prezentuje pilot. Za kilkanaście minut porównamy z prędkością, i to jest charakterystyczne włączenie dopalania na samolocie Su-22 z takim, tak jakby mini wybuchem. No ale wracając do zakupu samolotu Su-22M4. Otóż zaprzący 4 tony, ale miał tylko jedną wadę. Nie mógł zrobić tych dwóch rzeczy na raz. Albo daleko poleciał, albo dużo uzbrojenia zabrał. Ale to oczywiście powiadają w ten sposób złośliwi. Ten samolot jako pierwszy w wojskach lotniczych w naszym kraju był wyposażony w stację laserową służącą do podświetlania celu.
szybkości do celu właśnie z wykorzystaniem promienia lasera. Dzięki temu na wyposażenie i na uzbrojenie weszły rakiety kierowane właśnie przy pomocy wiązki lasera. W Europie na pokazach jest swoistym rodzynkiem, dlatego że tylko my posiadamy na swoim wyposażeniu te samoloty w krajach europejskich. Stąd też, jeżeli gdziekolwiek pojawią się na pokazach, są bardzo gorąco witane. Ludzie są, no, chcą zobaczyć ten samolot, który w ich mniemaniu, no, jest rzadki i pochodzi z innej epoki. No i teraz przy lądowaniu widzieliście Państwo wypuszczenie spadochronu hamującego, czyli stworzenie dodatkowej powierzchni hamującej. Wykorzystuje się opór powietrza. Służy to temu, żeby wyhamować szybciej na pasie, a z drugiej strony odciążyć hamulce kół podwozia głównego. Samolot nie był szybki, nie uzyskiwał wielkich prędkości. Pułap jego też wynosi 13 tysięcy metrów, ale należy wziąć pod uwagę, że normalną wysokością, na jakiej operuje Su-22, to są wysokości lotu koszącego. Bardzo nisko, bardzo szybko dojść do celu, wykonać zadanie i stamtąd wrócić. No nie ukrywam, że samoloty, że protoplasta samolotu Su-22, czyli Su-7, czy później Su-20, któremu zwiększono możliwości bojowe i poprawiono aerodynamikę poprzez zastosowanie skrzydła o zmiennej geometrii Su-20, te samoloty były przeznaczone do przenoszenia taktycznej broni jądrowej. Taka broń nie była na wyposażeniu naszych sił powietrznych, aczkolwiek w tej chwili toczy się dyskusja, że jednak polscy piloci byli przygotowywani do tego typu zadań. Dwa